Cześć, witam Was serdecznie na kanale Dolnośląskie Miody. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarstwa i specjalnie dla Was tworzę filmy w tematyce pszczół i nie tylko. Jak wcześniej wspomniałem w poprzednim odcinku, dzisiaj omówimy warunki, w jakich matka pszczela zostaje zapłodniona oraz warunki, jakie potrzebuje do czerwienia w gnieździe. Ponadto omówimy, albo bardziej wskażę Wam miejsce, w którym znajduje się pszczoła miodna w systematyce owadów. To już jest ostatni odcinek z cyklu Biologia pszczoły. Playlistę znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Na wstępie zapraszam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia łapki w górę, komentarza poniżej okna filmu, tutaj zaraz na dole. Ja mam przygotowaną pyszną, czarną, mocną, niesamowicie aromatyczną kawę. Chyba trochę się zasugerowałem innymi filmami, gdzie na rozpoczęcie każdego odcinka pokazują, jak robią sobie pyszną kawę. Ja pominę ten etap i pokażę Wam tylko, że kawusia zawsze jest u mnie. Jest jak zawsze, jak zabieram się do nagrywania filmów. Uwielbiam pić w kubku takim zwyczajnym, ceramicznym, dużym. Dla mnie ta kawa smakuje o niebo lepiej. Chociaż znam osoby, które preferują filiżankę i inaczej kawy nie wypiją. Ja o sobie mogę powiedzieć, że powoli staję się kawoszem, bo bez tego to jak bez ręki, a może bardziej uzależniony od kawy? Kto to wie? Dobra, koniec prywaty, bo się rozgadałem. Nie przeciągam wstępu, chodźcie na małe intro i lecimy z tematem. Matka po wygryzieniu się z matecznika musi się przez kilka dni wzmocnić i już w szóstym dniu może być dojrzała do kopulacji. Przy sprzyjającej pogodzie, tutaj jeszcze raz podkreślam, kiedy pogoda jest optymalna, to znaczy temperatura i bez deszczu, matka wylatuje na tak zwany lot godowy i najczęściej kopuluje z kilkoma lub kilkunastoma nawet trutniami. Pamiętacie, jak w odcinku o układzie rozrodczym wspomniałem, linka do filmu macie tutaj jak na skróty u góry nad moją głową, że jeden truteń, no oczywiście ten link też będzie w opisie filmu, że jeden truteń produkuje do 10 milionów plemników, ale niewielka ich część trafia do zbiorniczka nasiennego matki. Natomiast u matki zbiorniczek pomieści do 5 milionów plemników. Także drogą ewolucji matka niejako zmuszona jest do igraszek z kilkoma lub nawet kilkunastoma osobnikami trutnia, aby uzupełnić spory zapas. Po powrocie pszczoły opiekunki czyszczą jej odwłok z resztek śluzu i od drugiego do czwartego dnia po powrocie później może ona już składać do komórek jajeczka. Jeżeli natomiast zdarzy się taka sytuacja, że matka zgromadzi za mało spermy w zbiorniczku nasiennym, może wylatywać z ula ponownie i kopulować z innymi trutniami. Jeśli matka poczuje, że zbiorniczek jest pełny, czyli mniej więcej około 5 milionów plemników znajdzie się w zbiorniczku w wielkości 1 mm sześciennego, matka podejmuje decyzję o niewylatywaniu z ula ponownie i już nigdy nie wyleci na lot godowy. Wracając do tematu warunków pogodowych, to temperatura musi być wyższa jak 10 stopni Celsjusza, ale nie wyższa jak 31 stopni Celsjusza. Brak odpowiedniej pogody może zatrzymać matkę w ulu przez dłuższy czas, a to przekłada się na gorsze warunki unasiennienia naszej matki. Także biorąc pod uwagę powyższe informacje, planujcie proszę hodowlę matek na własny użytek, uwzględniając pogodę oraz czasy, jakie potrzebuje matka na unasiennienie i złożenie jajeczek. W przypadku, kiedy zakupimy na przykład matkę nieunasiennioną, to trzeba wziąć pod uwagę czas wygryzienia, czas transportu do nas oraz przyjęcia się matki. W takim przypadku każdy dzień jest na wagę złota, to znaczy przekłada się później na plenność matki w rodzinie. Spotykam się z sytuacjami, gdzie osoby dzwonią do mnie z problemem czerwienia matki. Kupują matkę i po unasiennieniu na pasieczysku matka kiepsko czerwi. Jedną właśnie z przyczyn może być zbyt długi okres od wygryzienia się matki do unasiennienia. Ale temat zawsze trzeba dokładnie przeanalizować, ponieważ może być to także wadliwa matka albo matka, która się potocznie mówiąc rozkręca i po pewnym czasie zaczyna pięknie czerwić wianuszki. Dobra, matka czerwi.
czyli składa jajeczka, aby wykluła się robotnica, czyli pszczoła płci żeńskiej. Jajko musi być zapłodnione. Jest jednak przypadek, kiedy jaja nie są zapłodniane. Oczywiście matka także może takie składać i wtedy nazywa się to dzieworództwem pszczół. Jest także sposób na sztuczne unasiennianie matek w laboratorium i za pomocą specjalnej aparatury. Nazywa się to inseminacją matek pszczelich. Publikowałem jakiś czas temu na naszym kanale bardzo fajny film instruktażowy, który już ma parę dziesiąt lat. Linka zobaczycie tutaj. Zapraszam do oglądania. Ok, przejdźmy teraz do odpowiedzi na nasze pytanie. Jakie miejsce w systematyce owadów zajmuje pszczoła miodna? Pszczoła została zaliczona w świecie zwierząt do typu stawonogów. Ten typ zwierząt charakteryzuje się symetrią dwuboczną i budową wielu segmentów ciała. W odcinku o układzie rozrodczym wspomniałem o 13 segmentach larwy pszczelej. Także zachęcam do zapoznania się z tym odcinkiem. Stawonogi poruszają się za pomocą odnóży, a ciało okryte jest twardniałym oskórkiem. W niższych podziałach zaliczana jest do owadów uskrzydlonych, rzędu błonkoskrzydłych. Dalszy podział to podrząd żądłówki, nadrodzina pszczoły, rodzina pszczołowate i rodzaj pszczoła Apis. Znamy cztery gatunki: Apis mellifica lub Apis mellifera, czyli pszczoła miodna, Apis cerana, pszczoła indyjska, Apis dorsata, pszczoła olbrzymia i Apis florea, pszczoła karłowata. Najniższą klasą podziału są rasy, których jest bardzo dużo. W tym zakresie nie ma zgodności, co stanowi podstawę wyodrębnienia takiej rasy. Ale mamy dla Was odnalezioną w sieci broszurę z opisem poszczególnych ras występujących na terenie Polski i nie tylko. Linka znajdziecie na dole w opisie filmu. Plik jest w formacie PDF i można go przestudiować dosyć dokładnie. Co prawda wydanie na rok 2014, ale w niczym to nie przeszkadza. Zapraszam do zapoznania się z broszurą do przestudiowania około 15 stron formatu A4. Ok, dziękuję za dzisiejszą uwagę. Aktualnie skończyliśmy tym odcinkiem omawianie działu biologia pszczoły i przejdziemy do rozprawiania się z tematami rodziny pszczelej, a dokładnie zajmiemy się składem rodziny pszczelej. W kolejnym odcinku omówimy zagadnienia. Jaki jest skład osobniczy rodziny pszczelej? I odpowiem Wam na pytanie, czy pszczoła umie mówić i jakie spełnia to zadanie w rodzinie pszczelej. Dosyć ciekawy temat z racji tego, że z pszczołami można się porozumiewać albo bardziej odczytywać ich mowę, a co za tym idzie, można zrozumieć niektóre zachowania. Jeśli film się spodobał, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Będę bardzo wdzięczny, a teraz czas na krótką przerwę i zabieram się do opracowania kolejnego odcinka. Aha, miałem jeszcze wspomnieć. Pamiętajcie, że na naszym kanale uruchomiliśmy nagrania, czyli filmy w tematyce kursu pszczelarskiego RL04, RL17 lub ROL09. Dla zainteresowanych linki znajdziecie tutaj u góry lub w opisie na dole pod filmem. Jest to tworzony na bieżąco cykl filmów z podziałem na przedmioty i opracowanym przez moją osobę programem nauczania, aby zebrać kompendium wiedzy do zawodu pszczelarz lub technik pszczelarz. Serdecznie zapraszam. Odcinki są publikowane regularnie co piątek o godzinie 19. Dla subskrybentów będą specjalnie dodatkowe filmiki edukacyjne. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Dasz miód. Cześć!